tej dzisiejszej Ewangelii, w tej dzisiejszej przypowieści jest coś niesamowicie sennego i nie chodzi tylko o to, że te panny zasnęły, bo myślę, że słuchając jej możemy odnieść takie wrażenie w zasadzie, o czym ona mówi, czy to się naprawdę dzieje. No, ta historia trochę przypomina marzenie senne, gdzie zawieszamy nasz osąd rzeczywistości, gdzie czasem nie pytamy się, co z czego wynika i jakie, co jest konsekwencją czego. No bo mamy te 10 panien, które z niewiadomego powodu mają czekać w środku nocy na Pana Młodego. Co za pomysł? Mają jeszcze czekać z lampami. Wszystkie posnęły. Znowuż kto się budzi, za bardzo nie wiadomo, kto to woła, czy im się to przyśniło, czy naprawdę usłyszały ten głos. Potem nagle jedne okazują się samolubne i zostają z tego powodu pochwalone i drugie nagle gdzieś uciekają, jak wracają, nikt już ich nie zna, no to były zaproszone na to wesele, nie były zaproszone na to wesele. W zasadzie jaki morał płynie z tej przypowieści, o co w niej chodzi, poza tym, że możemy się zapytać, czy sami czegoś nie prześniliśmy i dlatego pogubiły nam się wątki. Pierwsze, myślę, że ważne uściślenie, które pomoże nam zrozumieć tę przypowieść, to pewien kontekst, w którym ona jest opowiedziana. Otóż na pewno o zwyczajach żydowskich, ślubnych, to już moi współbracia wiele przy różnych okazjach opowiadali. Ważne jest to, że te zaślubiny mają kilka etapów. Jednym z ważnych wydarzeń w trakcie obrzędów weselnych jest wprowadzenie panny młodej do domu pana młodego. A odbywa się to w taki sposób, że najpierw pan młody w takiej uroczystej procesji udaje się do domu panny młodej, tam jest część uroczystości, po czym wprowadza ją w kolejnym orszaku do swojego domu, no i to jest też ciąg dalszy wesela, więc jest to na pewno bardzo ważny moment, to przejście panny młodej do domu pana młodego. I w tym przejściu, w tej procesji, zarówno przyjaciele pana młodego, jak i przyjaciółki mają do odegrania różne role. No i najprawdopodobniej te 10 panien z dzisiejszej przypowieści no, są takimi wybrankami, pannami na wydaniu, które mają ważną rolę, od których sporo również zależy, mają towarzyszyć panu młodemu i zapewne też pannie młodej z tymi pochodniami, z tymi lampami, aby oświecać drogę. No, elektryczności nie ma, zresztą to też jest element folkloru, element też czaru tej nocy, że te lampy świecą, oświetlają drogę. I te 10 panien zostaje w ten jeden wieczór, w tę jedną noc wyróżnionych. I można powiedzieć, że od tego całkiem sporo zależy. Jak taka panna dobrze się pokaże, no to może w najbliższym czasie to będzie jej wesele. No a tu co się dzieje? Tu się nagle okazuje, że one wszystkie posnęły. Co więcej, część sobie trochę chyba zlekceważyła to wszystko. Panny roztropne były przygotowane, ale postanowiły lepiej się przygotować. Dlaczego? No ponieważ zależało im na tym, żeby dopiąć wszystko na ostatni guzik, żeby... Dlaczego? No bo to, po co się tam znalazły, jest dla nich ważne. Cenią to. Jeżeli coś jest dla mnie bardzo ważnego, to włożę cały wysiłek i nawet będę pracował na 200%, ubezpieczę się i mój wysiłek świadczy o tym, jak sobie coś ważę, jak sobie coś cenię. A tutaj w zasadzie to tak jakby się, jakby przyszły na to wesele dzisiaj nieubrane, nieumalowane, jeszcze może wpadły w tort ślubny lub jakieś inne faux pas popełniły. Ojcowie Kościoła zastanawiali się, czym są te lampy, czym jest ta oliwa. Mówili na przykład, święty Cyryl mówił o tym, że to są dobre uczynki. Święty Augustyn porównywał oliwę do miłości. Ta Ewangelia stawia nam dzisiaj, myślę, że dwa ważne pytania, dwa ważne też zadania, dwa ważne punkty do refleksji. Po pierwsze, co i jak w życiu cenię? Jak sobie cenię Boga? Jak sobie cenię moje zbawienie? I co o tym, co dla mnie ważne, świadczy mój wysiłek?
I tu nie chodzi o to, że z całego mojego wysiłku jest cokolwiek zbudowane i jak ja już w ogóle wszystkiego nie zrobię, to Pan Bóg zaśnie i jakoś tak zapomni o mnie. Ale czy mi zależy? I co moje czyny, co moje wybory, co moje starania mówią o tym, jak mi zależy? Zgodnie z taką też złotą myślą, którą sobie pozwolę lekko zmienić, módl się tak, jak wiesz, że wszystko zależy od Boga i działaj tak, staraj się, ponieważ wiesz, jak bardzo w Twoim życiu wiele zależy od Ciebie. Czy nasze czyny, czy nasze wybory, czy wybory, które czasem wymagają odwagi, które czasem wymagają dużego wysiłku, co one mówią o mojej wierze i o tym, co jest w moim życiu ważne.